Nic nie widzę. Siema, siema. Słuchajcie, no jesteśmy na Tuszynku. Ja jestem z całą familiadą i z Konradem. On siedzi tam daleko. Nie wiem, czy go będziecie widzieć w ogóle. No i co? Jak zwykle, to już się robi normą u mnie, że mam wędki wywiezione na, nie wiem, na jest 20, nie wiem, czy która godzina. To wywiozłem wędki dopiero. Z perypetiami, jak zwykle. Ale to, powiem wam, walnąłem w drzewo przyczepą. Albo drzewo uderzyło we mnie, nie wiem, coś takiego było, jakoś tak, nie? Wyszedłem w każdym bądź razie i zobaczyłem z tyłu, że przyczepa stoi na drzewie. Oprócz tego alergia jeszcze mnie dopadła taka gruba, że musiałem jechać po aptekach, po jakieś leki, żeby sobie coś zakropić do oczu i coś zjeść. No, w sumie nie zjadłem, bo piwo piję i generalnie stwierdziłem, że nie będę tego jadł. Piwem się wyleczę może, spróbuję. No i jesteśmy na stanowisku ósemka, na ósemeczce. Ta ósemka jest fajna tutaj, bo widzicie, jak przyczepa stoi. To znacie to, byłem tutaj już, jest filmik mój. Zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Nie wiem, gdzie mnie będzie widać, tu księżyc mi oświetla, to może tutaj. Mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek będzie widać z tego wstępu. A jak nie, to zrobimy inny z rybą, mam nadzieję. W każdym razie od jakichś tygodnia, może nawet dwóch, słyszę gdzieś tam w komentarzach, ludzie piszą, że już ryba się zaczęła grupować na płytszej wodzie, gdzieś tam w zatoczkach, czyli nie wiem, dziewicza i karpionek bodajże, tak chyba. No tarła nie było jeszcze, aczkolwiek no się zapowiada, że będzie, tak? No więc ja tak myślałem, że ten wypad właśnie będzie taki, że no przyjedziemy i co? No, grill, piwko, wódeczka. Konrad mówi, że Ziga atakuje jutro. Jak ciebie nie było, to powiem, że dużo stało u góry. Czekajcie, tu się ustawię na tle budy, bo widziałem, że dobrze widać. Dogrywam jeszcze kawałek materiału. Jakbyście widzieli moje oko spuchnięte, to na trasie się nic nie działo, nie? Tam żadnej zadymy nie było. To właśnie ta alergia, nie? Masakra. Tak mnie dzisiaj poskładała ta alergia, że nie wiem, czy wy też tak macie, mieliście. Ja miałem czasami, że mnie tam oczy spędziały, katar z nosa, coś takiego. To zależy, ja nie tak, nie, ale nie zawsze. Ale dzisiaj wyjątkowo jeszcze mi tak oko spuchło właśnie, że no masakra jakaś, nie? Także widzicie, nie, jak wyglądam po alergii. Masakra. W każdym razie no, jesteśmy przed tarłem, tak? Jakieś, nie wiem, no lada chwila najprawdopodobniej będzie tarło. Może jutro nawet. No zobaczymy, tak? Także no jest jedna wielka niewiadoma tutaj, no co się tu będzie działo. No, no i co? No nie wiem, która jest godzina w ogóle teraz. 22? 22, no to jak gdzieś o 21 miałem wędki wywiezione, także na spokojnie, nie? Ale wiecie, jak ja tak zauważyłem, że nie wiem, może ryby jak mnie widzą nad wodą, jak w ciągu dnia przyjeżdżam, to później nie biorą, a jak przyjeżdżam tak wieczorem po ciemaku, cicho ciemny, wiecie, to jakoś zawsze te ryby zaczynam łowić lepiej, nie? Także nie, może wiecie, zastanówcie się, czy nie przyjeżdżać na łowisko o 20 na przykład pierwszej. Może to jakaś będzie, wiecie, taka reguła, że się sprawdzi. No w każdym bądź razie widzimy się przy rybce. Jest 22, my zaczynamy już sobie tutaj naszą małą imprezkę. No i co? Albo wieczorem. Ja tak obstawiam, tak wam mówię, nie? Zobaczymy, czy się sprawdzi. Zobaczycie wy, czy się sprawdzi. Że u mnie będzie ryba rano. 6, coś koło tego. Także rano się widzimy. Na razie. Siema, siema. 4:30 rano, pobudka. Mamy pierwszą rybkę. Tutaj, blisko brzegu. Tu, gdzie macie tego markera. Także. Tak jak mówiłem wczoraj, widzimy się rano i się widzimy. Zobaczcie, jaka ładna rybka. Pięknie jest.
ładnie wygląda. Fajny taki białasek. Super wygląda. No i nakłęcza, nie? No u mnie to nie będzie jakaś ta jakaś rewelacja, bo to będzie w tym sezonie przeważnie kłęcz. No dobra, zaraz wam go pokażę. Nieduży, ale bardzo ładny karpiszon. Nie wiem, na oko 6 kilo, 7, coś takiego, nie? A, może zdobyć mi potem. Przy okazji tej rybki wam pokażę zestawik. Oczywiście samemu robiony. 70 gram ciężarek, to jest właśnie ten zestaw oczywiście, na który przed chwilą była rybka. Macie 70 gram ciężarek na takim tutaj, na takiej nagrawce LEDKOR z rdzeniem, metrowy około, no on będzie miał metr na pewno, o, miało ponad metr, i czodryk. No, on ma 10 cm. Nie jest prawie na samym końcu tego lektora. Na takim helikopterowym zestawie. No i to się sprawdza. Ostatnio na strupinie to się sprawdzało. Bardzo ładnie. Wszystkie rybki, każde branie zawsze zapięte. Także i tutaj też już pierwsza rybka jest. Jest ok, nie? Teraz wam pokażę, jak to w łódce wygląda. Oczywiście zestawik włożony od dołu. No i zobaczcie, tu mam początek. Tak to wygląda, no bo jest dość długi, tak wystaje poza łódkę. Ciężarek tam na samym końcu. Przypam tutaj i wtedy to wszystko zwijam i tak to sobie leży. To wypadnie śmiało, to się nie zahacza tutaj nigdy, no bo nie ma o co. No i tak to wygląda. Tu jeszcze można sobie trochę podsypać czegoś w łódkę. Ja oczywiście teraz to zasypuję do wywózki. O. Generalnie zestaw był wczoraj zasypany. Jak widzicie tutaj to wiadro. No połowa w sumie już z tego ubyła. Było pełne wiadro, ale pół na pół poszło na jednego markera i na drugiego. Także no ile tutaj mogło być teraz? Jest tam 14 kilo, tak? 14 kilo. No to na pół jest 7. Czyli po 3,5 kg na marker. No tak po 3 kilo myślę. Poszło 3. No, na marker, nie? Tu jest pelet. Wszystkie pelety z Stalomaxa. No, tu jest halibut tylko i czosnek. No i moje kuleczki. Oj, zrobiłem je teraz, 2 dni temu je robiłem. Tak są mocno, dosyć zaromatyzowane. Dużo jest mączek rybnych. No i aromat jest też mocny krab. Tu wszystko śmierdziel. No i robiłem właśnie specjalnie tutaj, żeby się przebijały przez ten muł, przez tą wodę. Zapachem. No zobaczymy, czy będą skutecznie wabić ryby. Jak na razie ja jestem zadowolony. Jest już rybka. Mamy godzinę 4. Także jest pięknie. Na razie trzymajcie się. Idziemy z wyprawą po napoje dla tych tutaj dwóch panienek. To ty chciałeś. Bo picie nam się skończyło. I idziemy sobie do sklepu piechotką. Jest jakieś 4 km. Jak przyjdziemy, to wam powiemy. Startujemy, jest godzina która?
15:52. Zobaczymy, jak będziemy z powrotem, o której godzinie. Liczę, że jak przyjdę, to będę miał pranie. Oby nie teraz. Ale Konrad jest na miejscu. O, tu macie szlaban. Szlabanik trzeba otworzyć, jak wjeżdżacie, rozładować auto i szybko uciekać, żeby nie dostać mandatu w razie czego. Ale dobrze, że jest opcja wjechania. Zawsze mogłoby jej nie być. Patrzcie, tutaj mijamy takie łąki, ale jak tu świerszcze grają. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć przez ten wiatr. Słuchajcie. O, gdzieś uciekły, chyba może psa, nie wiem. Pochowały się przed psem, ale tak przed chwilą tutaj dawały te świerszcze. Baki! Tu chodź, do mnie! No szybko, tutaj chodź! Tak, dobry piesek, no! Tak! Ajejej! On słyszy te świerszcze. No. O, ale... No tak, jak wchodziliśmy, to głośniej dawały, nie? O, one... Wszędzie tu. Ale fajnie. Zaszliśmy już na miejsce. Tutaj mamy 4 sklepy. 4 czy 3? W każdym razie dużo. Jest duży super sam i miarę dużo jest sklepów. I która jest godzina teraz? 3. A zobaczymy. O, nie wiem, czy widzicie godzinę. 16:18. Otworzył ci się od razu? Siema, siema. Jest godzina 13. My dalej bez ryby od rana, tej czwartej. Konrad tutaj kombinuje. I Zigiriga postawił. Zobaczymy. Ja akurat tutaj majsterkowałem sobie w przyczepie, to nic nie robiłem. Wywiozłem tylko jedną wędkę. Zaraz jeszcze jedną przewiozę. No i zobaczymy, no. Ja mu powiedziałem, że jak on będzie miał jakieś brania na Ziga, to ja sobie też wtedy zamienię, nie? To jest ten samoróbka, nie? No, Konrad ma samorobnego Ziga, takiego z jajka. Może wam go później pokażę. A zdjęcie zrobiłem. Jest, są filmiki gdzieś tam na necie, też można znaleźć, jak go zrobić. No, zobaczycie, nie? Na pewno wam go pokażę. No i co? Póki co czekamy sobie. Czekamy na rybkę. No, zobaczcie, jaki to jest bajzel. Ładny, piękny, jak się z dziećmi jedzie. Wszystko tu jest. Kot. Tu jakieś zamki są. Tam nasze, jest melina nasza. Nasza meta. Tu też, o. To jest piknik. No. I wędki, zobaczcie, cicho siedzą sobie, jedna rybka. Ja jestem ciekawy, czy to będzie klątwa tuszynka nasza z Konradem we dwójkę, jak jedziemy. Jedna ryba. A ten sąsiad miał ryby, czy on mówił, bo miał branie? Ja nie zrozumiałem, czy miał ryby. On miał branie, zamurowała w tym, mówił. Wzięli ich gdzieś czy coś i nie wyciągnął. Nie? Oni słodkie mają, czy nie? Nie wiem. No w każdym bądź razie, jak ja jestem z Konradem, odkąd może przełamiemy tą pasce, zobaczymy, bo tak, raz ja miałem rybę, raz Konrad miał rybę, czyli tylko po sztuce z wyjazdu, teraz ja znowu, czyli zamieniliśmy się znowu, no i teraz Konrad powinien mieć rybę, to będzie dobrze, będzie klątwa przełamana, nie? Nie, jakby ty teraz ty powinieneś mieć rybę, to wtedy będzie dobrze, bo będziemy mieli dwie ryby z wyjazdu. No, także zobaczymy, mam nadzieję, że przy rybce się widzimy. Do później, na razie. Tu jest, się pokaż. Tu jest nadwodny kucharz Glapa Karpiszczynkę. Ona robi wszystko. Sztuczne usta, cycki. Tu są wędki, które już od 4:30 milczą. To pokaż lepiej na moje. A tamte milczą. Nie, ja miałem branie, kaczka, dobra. Tamte milczą od kaczki. Tu jest Konrad, który milczy od kaczki. Konrad się wkurwił.
150 metrów żyłki, poszło w las. Nie, żyłka to nie o to chodzi. Nie, on się kaczką przejął strasznie, tak wam powiem po cichu, kurwa, że tak kurwa, płakał po tej kaczce. Myślałem, że będzie nasza, a ty ją puściłeś. Poduszka by była z pierzem. No i zobacz, ładnie się uspokoiła woda. O dziwo, dzisiaj gadałem, chyba mnie usłyszał ktoś. Nie wiem, czy ten tam na górze, czy ten tu na dole. Ktoś mnie usłyszał. Bo mówiłem, że mamy takie jakieś zjebane pogody, że cały czas wieje, wieje, nawet na wieczór się nie uspokaja nic. Bo wczoraj zaczęło wiać w ogóle na wieczór. No dzisiaj może, może da nam posiedzieć chwilę. Chociaż jest chłodno. No i co? Zestawy. Znowu trochę nie przekombinowane, tylko pokombinowane. Konrad to kombinował w ogóle, ja już nawet nie wiem, sam straciłem rachubę, co on tam porobił. To z Igrigi, to coś tam, to kaczka, to porwane, to znowu przestawka jakaś coś. No, ja nie wiem, nawet nie powiem wam, co on tam ma i gdzie to ma. Gdzieś wywoził tam w ogóle pod, nie wiem, gdzieś za nasz krzak, gdzieś tam pod te Paradise, czy pod prezesówkę, nie wiem, cokolwiek co to jest. Tam nikogo nie ma. No ja zostawiłem dwie wędki w tych samych miejscach na tych markerach, co miałem. No bo tu jedna ryba, no to wiadomo, to tego nie zmieniałem. A drugą na środek jakby wywiozłem, tak? Pomiędzy jednym markerem a drugim, tak. Zobaczymy. Zasypałem tłusto, wszystkie miejscowy. Mega tłusto, mega. I zobaczymy, czy jeszcze to da rybkę, czy nie. Ja mam nadzieję, że tak. A my tymczasem piknik, pianki jemy, nasze ulubione. Na razie. Klątwa przełamana. Ale łapie. Czekaj, stój. Trzymaj go. Aha. To mocno go trzymaj, dobra? Gdzieś mi tego chyba w rękę nie widzę. Dobra, tam się idzie. Yes. Dobra, tam jest pod spodem, ten, nie tu widzę go. I w dół teraz. I, nie, i w tam, do gęby, do gęby. Tyle, zobacz, bo zaklinowało mi się. O, już tu jest. Ale kulkę pożar. No co, jest tym. O Jezu, oni się tak zacinają. O, jest. No dobra, klątwa przełamana. Tak. Ale to nie ta ryba. Ile to ma? 80 cm? Nie no, 75, ale nie przesadzaj. Straszna jest ta noc. Konrad złowił szczupaka na kuleczkę. Czy on przeżyje? To tego nie wiem. Chyba nie. No może. Nie, dobrze. W sumie nie miał tego haka jakoś wbitego. Zaraz zostanie powietrze. O! Poszedł. Dużo rzeczy inne karty. Gratulacje Konrad. Dwie ryby zaliczone. Tak. Powiedz co złowiłeś. Kaczkę znowu. A kaczkę znowu Konrad. Piątej. Miał. O trzeciej godzinie karpia złowił. No. Z tego najdalszego miejsca. 175 metrów hol. I 10 kilo, tak? Nie widziałem, no 10 miał z tym, nie? Także jest, udało się. Nie wracamy z jedną rybą. Po pierwszej obudził mnie lis. To wszystko tu za co tu się dzieje, nie? No właśnie, ja wiem, tu jest masakra jakaś porozwalona cała. Baki to wącha. U was też był, widzę. Tak, ja myślałem, że Baki się obudzi, że go przygoni. Tak. Zobaczmy, jak piesek ma. Ale masakra, porozwalał ten lis, zobacz co się dzieje. Całe wszystkie śmieci rozwalone. Co bąbelek, co? Tak, lis tu chodził. No i... Ale jeszcze wędki w wodzie, także spokojnie, może jeszcze coś pojedzie. O, patrz co zwinąłem z tym karpiem, nie? Myślałem, że wiesz, zaczep był, że przepływał. No. Ale on to miał ten, bo kulka była w ryju. No co, miał... w pysku miał? Taki? Obok miał. Aha. Gdzieś zaczepiłem, jak zwijałem, nie? Chodź tu. Może jeszcze ludzie na pelety, czy tu kulka? No dobra. Dowidzimy się albo na podsumowaniu już, jak zwykle.
albo przy rybce jeszcze. Oby przy rybce. Dawno już nie było takiej ryby na koniec wyjazdu, że tak powiem, gdzieś koło 10, 11, 12 na przykład. Zobaczymy, może tym razem w tym wyjeździe będzie inaczej. Ja się nie pokazuję, bo... Ja też wstałem. Dobra, narka. No i co, już jesteśmy. Praktycznie się zwijamy, bo się dowiedzieliśmy, że jeszcze ktoś po nas przyjeżdża. A dopiero o 10 zadzwoniłem. Tak liczyłem, że o tej porze roku jeszcze tak nie będzie. No ale niestety, ktoś po nas tutaj siada. No i co, musimy się na prędce szybko zwijać. Także już mam, widzicie, zwijamy się ponton, wszystko wyciągnięte. Konrad już tu też łóżka zwija. Wędki oczywiście zostają jeszcze do końca. No i to już będzie takie podsumowanie. W ogóle to mamy piąty czerwiec. Trzeci, piąty chyba to było. Stanowisko 8, tuszynek. No i co, no przedtarłem. Widzicie, no rybki tak też na całym jeziorze ogólnie, tam gdzieś jakieś pojedyncze sztuki wyjeżdżają. Nie ma jakiejś rewelacji. Nie wiem, czy to tak akurat przedtarłem, czy po prostu coś jest nie tak, no ciśnienie czy coś, nie wiem. W każdym bądź razie i tak jest nieźle, bo przełamaliśmy klątwę tuszynka. Konrad ją przełamał, w sumie można powiedzieć, szczupakiem i karpiem. Także no jest lepiej niż było, szału nie ma. Ale znowu jest, no znowu to samo, my tak jakoś tutaj trafiamy w takie okresy, no jak nie upał wtedy co byliśmy, to coś tam, to ten pierwszy wyjazd, no to się w ogóle nie liczy, ten karp koi co był złowiony przeze mnie, bo to nie wiedzieliśmy nic, też było gorąco wtedy, nie? No ale co, powiem wam tak, no po tym ostatnim moim wypadzie na Dziewiczą, ja uważam, zaznaczam, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Jeżeli chodzi o tuszynek, no to te helikopterowe zestawy z czodrigiem to są takie, jeżeli ktoś ma tu w ogóle zamiar przyjechać, no niech sobie pokombinuje, ale jeżeli są trzy wędki, to dwa bym zrobił na ten zestaw, a jeden na normalny, standardowy zestaw taki karpiowy, a dwa te czodrigi, nie? Bo jednak jest tu też trochę zielska, już pomijam muł. Bo muł to nawet jak w muł tam wpadnie kulka, to karpie sobie tam w mule grzebią, no ale jak już w zielsko wpadnie to zwykły zestaw, to tak jest, powiem wam, no myślę, że czodrik na pewno sobie na tym zestawie helikopterowym lepiej radzi niż ten zwykły przypon standardowy, no bo to tutaj już kulka wpadnie w zielsko, zatopi się i koniec, nie? Poplącze wszystko, haczyk. A tu macie popapika, który wystaje sobie ładnie, leży nad zielskiem. To jest idealny zestaw dla kogoś, kto jeszcze tak nie zna nawet tej wody, nie przesąduje jej za dobrze, przyjeżdża na szybki wypad, to te czodrigi są dobre, nie? No i co? Ja dużo sypałem, Konrad, nie wiem. Każdy z nas po rybie, więc nie opłaca się dużo sypać akurat w tym wypadku. Nie przyniosło to żadnego jakiegoś większego rezultatu. No bo Konrad na pewno miał mniej zasypane ode mnie. Ale wiadro kukurydzy poszło. No, wiadro kukurydzy poszło. Ja domyślałem kupelety, kulki i nic więcej. Kulek to może wsypałem z 2 kilo. Ja miałem 3 kilo kulek w gruncie rzeczy. Peletów miałem z... Nie wiem, z 3 kilo też, to 6 kilogramów. No i kukurydzę... tu jest 10, 5 kilo gdzieś, tak? Około. No to gdzieś ja miałem tak całego futra... 11, może 12 kg i to całe poszło w sumie na dwa markery. I tam coś jeszcze do łódki wsypałem, ale bo jeszcze gdzie jedną wędkę takiego tam gdzieś tam jeszcze przestawiałem. A tak dwie wędki miałem cały czas w jednym miejscu, tam gdzie od początku wytypowałem te miejsca. Tu dziewczyny, duża zasługa tej ryby. To jest dla moich małych wędkarek, bo to one znalazły to miejsce. Wychylając się z pontonu i powiedziały, że ciepła woda. Potem kręciłem się w kółko i szukaliśmy znowu tej ciepłej wody. To miejsce wybrały właśnie Maja z Leną.
i stamtąd właśnie była ryba tutaj przy brzegu. Także nie wiem, ale może ja bym nie złowił nic, gdyby nie one. Pewnie tak by było. No i co? Następny wypad to jest Hermanowo, piątka po zawodach. Zobaczymy teraz, jak mi pójdzie. Jadę z Bartkiem z Kick Teamu, znaczy on już nie jest z Kick Teamu. I co? Zobaczymy, nie? Co tam się będzie działo. Oglądałem sobie ostatnio ten film właśnie, tak a propos tego już, to oglądałem sobie ten film z zawodów. To powiedziałem, oby nie było lepiej niż na zawodach. No zobaczymy, nie? No i co, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam wcisnąć ten czerwony guziczek tam, subskrypcja. I wtedy pojawiają się wam wszystkie moje nowe odcinki. Piszcie komentarze, dajcie łapkę w górę. I na razie, do następnego.